Gimbal. Jakże przydatna rzecz na wakacjach, imprezach rodzinnych czy wyjazdach z przyjaciółmi. Każdy, kto choć raz wypróbował mechaniczną stabilizację nagrań wideo, wie, że jak na razie nie ma ona sobie równych. Jedyny problem z tymi urządzeniami to ich cena. Ale wiecie co? To już przeszłość. Oto bowiem przed Wami jeden z najtańszych gimbali do smartfonów, PNY Mob Gimbal. Chcecie wiedzieć, co potrafi? No to popatrzcie. Mówi się, że nagrania ze smartfonowego gimbala są tylko tak dobre, jak dobry jest sparowany z nim telefon. I coś w tym jest. W tej niepozornej rączce kryje się jednak zazwyczaj znacznie więcej możliwości niż tylko stabilne filmowanie. Automatyczne śledzenie twarzy, nagrywanie w zwolnionym tempie, możliwość tworzenia timelapsów, motionlapsów czy efektownie wyglądających panoram zdjęciowych. Wszystko to staje się dla nas dostępne zaraz po zainstalowaniu na telefonie dedykowanej aplikacji. Oczywiście PNY Mobi Gimbal też ją ma i to z pokaźnym wachlarzem możliwości, ale nim opowiem co, jak i gdzie, może lepiej zacznijmy od początku. Czyli tego, co znajduje się w zestawie. Wszak każdy lubi wiedzieć, co tak naprawdę kupuje. Zawartość pudełka PNY Mobi Gimbal raczej nie zaskakuje. Mamy tu zatem pokrowiec do gimbala. Kabelek USB do ładowania. Mini statyw oraz sam gimbal. Jednym słowem, standard. Standardowe jest też wyważenie gimbala. Od wsadzamy telefon w uchwyt, do czego potrzeba trochę siły, bo zaciski są dość mocne, po czym manewrując tylnym ramieniem próbujemy znaleźć złoty środek. Jeśli telefon sam trzyma poziom, to znaczy, że jesteśmy gotowi do pracy. Teraz wystarczy już tylko włączyć gimbal, uruchomić aplikację i sparować oba urządzenia po Bluetooth. I voilà, wszystko działa, możemy ruszać w teren. Samo korzystanie z PNY Mobi Gimbal też jest bajecznie proste, choć trzeba poświęcić kilka minut, by zapoznać się z nieco zmienionymi zasadami operowania tym gimbalem. Widzicie na przykład ten klawisz? Tutaj odpowiada on nie za szybkie centrowanie gimbala, ale za aktywację migawki. Do centrowania służy przycisk zasilania, dwa szybkie naciśnięcia i mamy reset do pozycji wyjściowej. Panel sterujący też kryje kilka niespodzianek. Manipulator pewnie już znacie, to dzięki niemu sterujemy ruchami gimbala. Niemal wszędzie wygląda on tak samo. To nietypowe kółko służy zaś do zawiadywania zoomem. Przekręcamy w prawo i robimy zbliżenie, w lewo oddalamy obraz. Lepiej jednak obchodzić się z tym delikatnie, bo to wyjątkowo czuły gadżet. A światełka do czego służą? Lewa kolumna informuje o poziomie naładowania baterii, prawa o aktualnie działającym trybie pracy gimbala. Tych zaś mamy 3 i wszystkie aktywowane krótkim naciśnięciem przycisku zasilania. W trybie AF telefon porusza się zgodnie z ruchami naszej ręki. W HF blokowane są dwie osie tilt i pan, więc telefon reaguje tylko na ruchy góra-dół, prawo-lewo. Z kolei w LF wszystkie osie są zablokowane, co powoduje, że kamera stoi w miejscu, niezależnie od tego, jak będziemy ruszać gimbalem. I tyle jeśli chodzi o sterowanie. Znacznie więcej możliwości przynosi dedykowana gimbalowi aplikacja. No dobra, to co ona faktycznie potrafi? A choćby automatycznie śledzić twarze bądź wskazane jej obiekty. Idealne na wakacyjne wyjazdy. Do tego dochodzi jeszcze możliwość tworzenia 180 i 360 stopniowych panoram, które apka sama składa z kilku kolejno zrobionych zdjęć. Efekt końcowy możecie podziwiać teraz na ekranie. Na tym oczywiście nie koniec, bo z PNY Mobi możemy pobawić się jeszcze trybem slow motion, bądź zrobić świetnie wyglądającego timelapsa i motionlapsa. Ten pierwszy wymaga od nas jedynie określenia interwału otwarcia migawki oraz czasu, jaki chcemy poświęcić na całe ujęcie. Apka sama poda nam, ile będzie trwała nasza animacja poklatkowa. W przypadku motionlapsa musimy jeszcze wskazać konkretne ujęcia, które mają znaleźć się w naszym filmie. Wystarczy początek i koniec, a PNY Mobi samo zdefiniuje kierunek poruszania się gimbala. Zresztą, co tu dużo gadać, sami zobaczcie, jak fajne materiały mogą z tego powstać. Pewnie zastanawiacie się teraz, gdzie tkwi haczyk, co? Oto mamy nieźle prezentujący się gimbal z całkiem przyzwoitą stabilizacją i sporymi dodatkowymi możliwościami, a do tego nie obciążający tak mocno naszego portfela. Aż tak dobrze przecież być nie może, prawda? No cóż, tak jak nie ma rzeczy doskonałych, tak i PNY Mobi Gimbal nie jest pozbawiony wad. Pierwsza rzecz, wyważenie telefonu. W przypadku tego gimbala ma ono niesamowicie duże znaczenie. Być może to kwestia nieco słabszych silniczków, a może samej klamry, w której delikatnie przesuwa się zamontowany smartfon. Dość powiedzieć, że bez bardzo starannego wyważenia nie mamy co myśleć o dobrej stabilizacji. Do czego może prowadzić zbyt nonszalanckie potraktowanie tej operacji, możecie zobaczyć na prezentowanym właśnie filmie. Wada numer 2. Słaba optymalizacja aplikacji mobilnej w wydaniu androidowym.
Pobór przez nią energii potrafi być czasami zaskakująco duży i to na tyle, że lepiej pilnować stanu baterii telefonu. O dziwo, znacznie lepiej wygląda na iPhone'ach, na których apka nie dość, że świetnie sobie radzi, to jeszcze oferuje kilka dodatkowych rzeczy, których brak w wersji na Androida. Jakich? A choćby filtrów. Mimo tych wad całkiem nieźle korzystało mi się z PNY Mobi Gimbal. Miałem go ze sobą nad morzem podczas krótkiego urlopu, miałem w Monachium na wyjeździe służbowym, miałem i w Londynie na europejskiej edycji QuakeConu. Poza drobnymi wpadkami narzekać na ten sprzęt nie mogę. Prosta obsługa, niezłe wykonanie, przyzwoita stabilizacja, opcje filmów poklatkowych i naprawdę świetna cena. Do amatorskich filmów w sam raz.